Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Hordy orków, która zeszła z północnych gór i rozlała się niczym potop po wszystkich okolicznych krainach. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swoimi kopalniami znajdowała się w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować, potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnych więźniów. Nie wiedzieli, co ich czeka, a to właśnie oni mieli wszystko odmienić. I nasza opowieść zaczyna się w środku października, jesienią, kiedy jesteście na wyspie, jesteście już od kilku dni na wyspie Korinis i to jest właśnie ten dzień, kiedy zostajecie doprowadzani. Jest jakieś wczesne popołudnie. Byliście prowadzeni od rana z miejskich lochów w Korinis w stronę granicy z Górniczą Doliną. Jest w miarę pogodny dzień, niebo zachmurzone, trawa już tak, drzewa są już takie trochę żółknąco, brązowiejące. Dochodzicie do urwiska, znaczy dochodzicie, już stoicie przy urwisku w zasadzie od jakiegoś czasu. Okolica jest jakaś taka, bardzo nijaka, w sensie wygląda to wszystko bardzo zwyczajnie jak na wyrok, czy jak na dość przełomowy moment w waszych życiach. I widzicie już jako połyskującą ścianę bariery. Magiczna bariera, która otacza dolinę, jest wielka i ona tak regularnie nie świeci cały czas tak samo. Ona jakby czasem jej nie widać, a czasem po prostu rozbłyska takimi jakby niebieskimi pasmami, jakby się coś wiły po niej, takie elektryczne jakieś nici. Więc widać, jak złowrogo po prostu jest już kilkanaście metrów od was. Za urwiskiem. To jest takie miejsce właśnie, że jest urwisko i tak jak się urwisko kończy w zasadzie i następuje spadek w dół, to zaczyna się bariera. Także jest to miejsce, gdzie więźniowie są do kolonii zrzucani. W waszym towarzystwie stoją także strażnicy królewscy. Wy jesteście bez niczego. Macie na sobie lekkie ubrania, nie macie broni, nie macie pieniędzy, nie macie nic. Ale nie jesteście już, czy już staliście, jesteście rozkuci. Stoją strażnicy, stoi także sędzia, który przed chwilą tutaj przyszedł. Wy czekaliście trochę na niego. Wiecie, że w ogóle w tym miejscu wcześniej były rozładowane towary, bo też widzieliście, jak te towary były niesione. Po prostu tego dnia wcześniej jest ten moment, kiedy właśnie oddziały królewskie dostarczają towary i są spuszczane na takiej wielkiej drewnianej, powiedzmy, drewnianej windzie, która tak po skosie zjeżdża, taka drewniana platforma właśnie ze skrzyniami różnego rodzaju w dół bariery, ponieważ przez barierę można wejść do środka. Nie można z niej wyjść. Widzieliście także, co ciekawe, wśród tych idących ludzi i towarów widzieliście także kobietę, która tam szła z tymi towarami i teraz jej nie widzicie, więc prawdopodobnie też trafiła skuta kobieta w kajdany. Też trafiła pod barierę. No więc jest to październikowe popołudnie. Sędzia w końcu już tam doszedł,
przygotował się, gdzieś wyjmuje zwój, tak patrzy po was. Sędzia ubrany w taką ciężką, zdobioną szatę, go trochę nie widać, wydaje się znacznie masywniejszy niż tak naprawdę jest. Sobie zatopiony w jakichś fałdach właśnie pozłacanych, królewskie insygnia, łańcuchy, jakaś taka wielka pionowa czapka. Odkrztusza się, patrzy na was. Przyjmijcie mi wasze imiona, właśnie tego nie spisałem. Albert, już moment. Albert. I Kendall. Kendall. I stanęło. Arnold. W imieniu króla Robara II, pana Myrtany i Verantu, skazuje tych oto więźniów. Alberta, stać! Słuchajcie, jakiś głos z tyłu. Przybiega człowiek w szacie. Rzadki widok, jest to mag ognia. Ma na sobie ciężką szatę i to taką, która jest rzadko widywana, więc to musi być chyba ktoś wyższy. Mężczyzna się około 50, brunet z jakąś siewiejącą brodą. Podbiega. Stać! Skazańcy! Mam dla was propozycję. Wyciąga pojemnik na zwój, na list. Ten list musi dostać się do arcymistrza kręgów magów ognia. Potrzebuję, żebyście zanieśli go wewnątrz bariery do arcymistrza. Co będziemy z tego mieli, przepraszam bardzo? Magowie ognia dobrze nagradzają swoich posłańców. Będziecie sami mogli wybrać swoją nagrodę. Dobrze. To co? Ja w czasie, kiedy mój towarzysz niedoli, na którego rzucam teraz okiem, się zastanawia, to ja sięgam po ten list. Ja przekażę. W ogóle ci go wręczam. My przekażemy. My przekażemy. On jest w pojemniku zamkniętym i zalakowanym. Da się go otworzyć, natomiast jest pieczęć na nim jakby. Nie otwieram go teraz. Teraz to trochę nie wypada, jesteście otoczeni przez wszystkich. No nie, to jeszcze nie ześlą do kolonii. Dobrze. Mag tak ukłonił się, zrobił kilka kroków do tyłu. Sędzia trochę jakby wydaje się oburzony sytuacją, jest trochę zlekceważony przez tego maga, tak... W imieniu króla Robara II, pana Myrtany i Varantu, skazuję tych oto więźniów. Alberta, skazanego za nierozważne sianie zniszczenia i cudzej własności przez dokonywanie nielegalnych eksperymentów alchemicznych. To teraz nie. Ciszo, zamilcz. Oraz Kendala, skazanego za długi i nieobywatelskie postawy wobec królestwa i swoich dłużników, oraz Arnolda, skazanego za dezercję i oszczerstwa. Skazuje ich na dożywotnią pracę w kopalniach rudy w Korinis. Wyrok zostanie wykonany natychmiast. Niech Inos ma was w swojej opiece i oby wasz dług wobec królestwa został spłacony. Skinął głową i żołnierze królewscy prowadzą was do urwiska. I po czym, zanim zdążyliście się jakoś o tym pomyśleć, czy przygotować, pchnęli was mocno do przodu. Przechodzicie przez barierę w locie. Jest takie dziwne poczucie jakiegoś prądu, czegoś takiego, ale nie jakoś bolesne. I spadacie potem w dół. To jest jakieś paręnaście metrów i na dole jest staw. Wpadacie do wody przez chwilę. Zanurzacie się na kilka metrów w głąb. Na szczęście jest oczywiście dość głębokie, chociaż jak otwieracie oczy, widzicie, że gdzieś na dole wśród wodorostów leżą, czy jakieś tam traw podwodnych, leżą jakieś kości. Kogoś, kto najwyraźniej może nie przeżył i tego upadku. Więc po chwili wypływacie do góry. Widzicie wokół ściany takiej małej kotlinki,
właśnie stromych ścianach. Niebo właśnie jest przeszywane taką niebieską błyskawicą. I na brzegu, to nie jest duże, ten stawik ma tak może z jakieś parę dziesiąt metrów szerokości. Jest piaszczysty brzeg. I przy brzegu już stoją jakieś trzy osoby. Ja się wygramałam powoli z tego stawu. Ja też płynę spokojnie. Miałem na tę postać taki koncept, że ona nosi gogle. Ale że powiedziałeś, że nic nie mamy na sobie. Czy mogę założyć, że ja te gogle jakoś przemyciłem? Raczej nie. Raczej nie. Dobrze, w takim razie... Dobra, mogło być. Okej, okay. W takim razie wychodzę i wyciągam w końcu... Nie wiem, gdzie te gogle trzymałem, ale może w to nie wnikajmy. W każdym razie wyciągam je z tego miejsca i zakładam, ale nim je zakładam, no to widać było wcześniej, że nie mam jednego oka. Po prostu zamiast oka mam skórę naciągniętą na pusty oczodół. Natomiast zasłaniam sobie to, zakładając gogle, które po prostu mają tu z tej strony przyciemnioną, zamalowaną kompletnie szybkę. No i wychodzę. No i w zasadzie tyle. Próbuję się otrzepać jakoś z tej wody, wysuszyć. Nie zwracam uwagi na te trójkę ludzi. To trójka ludzi, to trzej mężczyźni oczywiście, mają sobie zbroję. Ten jest najbardziej z przodu. Wszyscy mają czerwone tuniki. To jest taki ciemnoczerwony kolor. Widać, że te tuniki pod spodem skrywają jaką ilość pancerza. Ciężko powiedzieć dokładnie jaką, natomiast ten z przodu jest opancerzony najbardziej. Gdzieś widać jakieś różne metalowe elementy chroniące mu gdzieś ramiona, chroniące mu biodra. Plus do tego taki skórzany taki kołnierz szeroki w zasadzie nachodzący na ramiona. Jest jakiś brunet, ma jakieś 30 parę lat, ale ma coś parszywego w twarzy. Patrzy na ciebie, który przyszedłeś pierwszy. No, ładne masz gogle. A dziękuję. Pomagają widzieć czasami. Chociaż brak oka to utrudnia. Słuchaj, podobają mi się te twoje gogle. Nie uważasz, że kiedy przychodzi się do kogoś w gości, powinno dać się mu jakiś prezent? Ty dwóch ludzi za nim, jeden taki, jeden biały, łysy, drugi ciemniejszy kolor skóry, tak patrzy po sobie, uśmiechają się złośliwie. A pan tu jest gospodarzem? Można tak powiedzieć. Ja wychodzę kawałek za nim. W ogóle... Nie może na końcu, w sensie niech oni sobie pogadają i ja zostanę sobie z tyłu. Kendall to jest niski mężczyzna, trochę niższy niż się może w jego klasie społecznej oczekuje od synów. Niski, dość smukły, taki może łasicowaty w ruchach i w wyglądzie. Wydaje się dość zręczny, kiedy wychodzi z wody, kiedy ta woda z niego ocieka i kiedy rusza dość szybkim krokiem przed siebie. Cerę ma raczej ciemną skórę, taką trochę oliwkową. Włosy półdługie, czarne, teraz jest pewnie zarośnięty po tej podróży, więc ma taką niedogoloną brudę. I przez chwilę obserwuje tą sytuację, zastanawiając się, co w ogóle teraz ze sobą zrobić, po czym nazywa... Panowie, ale to jest inwalida! Przecież on potrzebuje tych gogli, żeby w ogóle coś widzieć, jak on ma tutaj się do czegoś przydać, do jakiejś pracy czy do czegoś. Przecież to jest... Popatrzcie na niego, przecież on jest kompletnie bezużyteczny i nie ma jeszcze oka. Zabierzecie mu te gogle i co z niego będzie dalej? Jeden gość z tyłu, ten ciemnokolor skóry, tak. Skoro jest taki bezużyteczny, to może od razu oszczędzi mu cierpienie, co? Jest to jakiś sposób wyjścia z tej sytuacji, ale może okaże się, że na przykład... Co umiesz, przyjacielu? Prawdę mówiąc, miałem zaoferować coś. Ten lepiej uzbrojony podchodzi do ciebie, tak. A ty co taki wygadany jesteś? No, taki jestem. Właśnie taki jestem wygadany. Nie przeraża cię twój los? No już zdążyłem się namartwić po drodze tutaj. Bardzo długo się smuciłem, rozpaczałem. No ale w końcu w człowieku to się wyczerpuje. Pan też tu pewnie trafił w taki sposób.
Więc no, widocznie to jest jakiś element kondycji ludzkiej, człowieka, że w końcu przestaje rozpaczać nad swoim nosem. Zerkają tam na staw. Co ty robisz? Ja się rozglądam, jak jest dookoła, czegoś by się dało ich uniknąć, może tak się prześlizgnąć, w sensie próbuję to zrobić, w sensie, że oni też widzą, że... Możesz dopłynąć do innego brzegu w innym miejscu, natomiast to jest taka kotlinka o stronnych ścianach i w zasadzie jedyne takie wyjście jest jakby no przed wami z niej, gdzie jest taka ścieżka idąca tam w głąb jakimś takim kanionem. Ja chcę najbardziej z boku wyjść i udawać, że nie ma. Niestety oni stoją trochę z przodu. To jakieś... To jakieś, możemy zrobić już test. Jakiś test skradania może sprawić, że uda ci się przemknąć tak, że cię nie zauważy. Dobra, to ja rzucam 20. To trochę na zasadzie, że oni odwracają uwagę i oni się po prostu cię oleją. No tak, bo oni gadają i ja się próbuję się przetem. To tak, rzucam tak, sobie 20. Cóż, 20. To będzie, myślę, na zręczność. Skradanie się. Pewnie nie masz czymś. Mam skradanie się. Masz skradanie się. Oczywiście, dlatego się skradam. A, dobrze. 16. 16. Aha, nie powiedziałem, jaka jest trudność, ale powiedzmy, że była 15 standardowa. Czyli się udało, czyli oni zaobserwowali się wami, a ty w tym czasie odbierasz gdzieś z tyłu, przychodzisz tam za taką... Tam jest taka na dole ta drewniana platforma od tej powiedzmy windy. Obok są jakieś, jest takie zadaszenie drewniane, tam jakieś skrzynie jeszcze stoją, jakieś tam nierozpakowane czy stare, także gdzieś tam się... A jak Arnold wygląda, skoro go obserwujemy? To jest dobre pytanie. Nie obserwujcie, bo się bardzo dobrze skradam. Zakładam, że tak. Jest bardzo szczupły, mimo że ma na imię Arnold. Jasna skóra, jasne włosy, niebieskie oczy, ale zarośnięty dość i bardzo takie kucherko, bardziej niski. No taka osoba śniki, że właśnie będę się bardziej chować i udaję, że mnie nie ma, nie? I widać to, że... Wszystkie kucherko. Okej, okay. A Albert swoją drogą poza tym szybko. Ja jestem wysoki, patyczkowaty strasznie. Takie mam ręce długie jak tyczki, nogi długie, takie jak tyczki chude. Jestem ogolony na łyso całkowicie. Troszeczkę mi tam odrosło, wiadomo, przez pobyt w więzieniu, ale ogólnie koncept jest taki, że się golę na łyso raczej. No i mam te gogle. W zasadzie tyle, nie mam żadnego. No zaraz mam, zaraz, ale z natury raczej gole na co dzień. I gdy tylko będzie okazja, to zrobię. I Albert właśnie mówi: Szanowny panie, gogli panu w prezencie nie dam. Ja rozumiem, że pan jest gospodarzem, ale mam coś innego do zaoferowania. Mianowicie, jeżeli pozbieram odpowiednią część flory rosnącej w tej cudownej dolinie, a następnie spreparuję w odpowiedni sposób. Czy kiedyś widział pan, jak coś wybucha? Moim zdaniem za dużo gadasz. Bo ja znam sposoby. Więc ja was chciałem oficjalnie przywitać. Witamy w kolonii. I uderza ciebie, bo mówiłeś ostatnio. Tak. Uderza cię z pięści i obliczymy to ładnie. To jest 27 na trafienie. Obrony masz pewnie mniej. Obrony mam... to jest na walkę wręcz i ze zręczności czy z percepcji? Znaczy z wyższego. Dobra, czyli 1, czyli 11 plus... Unik 0, broni nie mam, więc 11. Trafia, to było oczywiste, ale jakby performatywne. Obrażenia, to jest... Asia, to powiedziałem, ja mam trochę mniej, ale tak cię trafił. Bo to jest bez broni. I 14 na obrażenia. Czy porównujesz z odpornością? Okej. Krzepa. Nie, tylko kondycja. 0. Czyli 10 odporności. 10, tak. 14, czyli trafia. Czyli dostajesz jedną ranę, czyli czy spada ci żywotność o 1. Okej. Okay. Cios w brzuch. Tracisz, wiesz, tracisz oddech. Tracisz oddech natychmiast. I on gdzieś sięga po te gogle, żeby cię zabrać. Ja trzymam! Coś robicie? Coś ten... Ja rozkładam ręce. Panowie, no proszę, uspokójmy się. Spokojnie. Podchodzi do ciebie tam tych dwóch. A ja nie jestem taki zupełnie nieczujny. W sensie ja się spodziewam, że tutaj
Czujesz, że ktoś cię zaraz walnie. Mhm. Który z nich? Nie wiesz, który z nich. Nie, już wiesz, ten biały, ten łysy. Mhm. Ja bym chciał, skoro wiem i idę i mam czas się przygotować, chciałbym zrobić test akrobatyki taki, żeby śmignąć między nimi. Żeby być kiedy oni idą na mnie dwaj, żeby po prostu jakby szczupakiem do przodu szybko przebiec między nimi, bo po drugiej stronie, za ich linią jakby. Zgodzę się, też będzie problematyczny. Czyli mam akrobatyki, też sobie akurat wybieram rzeczy, które sobie wybrałem, więc rzucam jedną. Okay. Jest to zręczność, której mam jeden, tak? Dobrze myślę, że zręczność? Tak. 20. Wow. 20. To jest krytyczny sukces. Czyli to zostajesz. Dobra, czyli tak czy inaczej. 20. Trudność była 15. Udaje się. Udaje się o 5, czyli masz jeszcze bonus, czyli coś fajnego może się wydarzyć tak przy okazji. I jeszcze masz krytyka, czyli masz dwie takie rzeczy. Okej. Czyli możesz jakieś dwie dodatkowe BRS-y wymyślić jak chcesz. Więc tak. Na pewno jedna to jest taka, żebym chciał, żeby oni ruszyli na mnie i zderzyli się ze sobą i przewrócili się do wody. Po prostu, żeby wyczekać moment, kiedy oni na mnie ruszają i że ja po prostu wchodzę między nimi, to jest w wodzie, więc się ciężko idzie, więc oni pewnie w tych zbrojach brną trochę przez tą wodę, może po kolana. Zakładam, że jesteśmy jeszcze tam po kostki, że jesteśmy w takim momencie plaży, tak, że oni ruszyli do wody i że po prostu jakby, czy się potkną o wodorosty, czy coś, że ja po prostu śmignę tak, że oni się trochę ze sobą, nie musi im się nic stać, nie o to chodzi, tylko żeby trochę się ośmieszyli. Jak najbardziej. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, chciałbym przechodząc zdjąć mu te gogle i schować. Nie, żeby mu ukraść, tylko może, żeby może je uratować, może kiedyś będzie miał u mnie dług. W sensie, dobra, w tej szamotaninie przechodzę, po prostu zgarnię mu z tyłu głowy, one już spadają i próbuję po prostu, natomiast nie będę mu dalej pomagał, próbuję po prostu ruszyć przed siebie plażą, wyminąć tą sytuację i stąd uciec, bo boję się, że... Dobra. I to ci się udało, nie? Faktycznie tak jakoś wyczekałeś tak, żeby się sprowokowałeś, rzuciłeś na siebie, gdzieś gość się zamachnął, ale nie trafił w powietrze, stracił równowagę, gdzieś potknęli się o siebie, fakt, słuchaj, ze sobą plusk wody, po prostu kiedy chwytasz gogle, gdzieś uciekasz, ten z przodu, który ten najbardziej uzbrojony, jest trochę zamieszany tym, co się dzieje, czuć jakieś takie zażenowanie z niego. I biegniesz dalej, natomiast dostrzegasz szybko kolejną postać. I to nie jest Arnold. Arnold gdzieś tam się przemyka w tym czasie właśnie. Dostrzegasz mężczyznę, jakiegoś starszego mężczyznę, 40 parę lat, ale on ma taką cygańską urodę, ciemną karnację, czarne włosy spięte w kucyk i taką cygańską urodę, która trochę sprawia, że ciężko jest jego wiek ocenić, bo to może być jakieś 30, to może być 50, ciężko powiedzieć. Ubrany też w czerwone barwy, chociaż trochę jaśniejsze, z różnymi jakimiś takimi fikuśnymi metalowymi elementami. Z łukiem przewieszonym przez klatkę piersiową. No ale trafiasz na niego, on jakoś nie jest agresywny wobec ciebie, tylko patrzy już patrzy na całą tą sytuację. Patrzę na sytuację i... Ej, dość tego! Zostawcie ich! Bulit, precz stąd! Ten gość z przodu, który gdzieś trzyma ciebie za fraki, tak? Dobra, chodźcie stąd. Dość już się ośmieszyliście. Dwóch strażników przemoczonych, oni mają te tuniki, ich one tylko sięgają do kolan, mają gołe nogi w zasadzie i potem ciężkie skorzone buty, więc tego pancerza nie ma dużo na nich. No ale są przemoczeni trochę, gdzieś wstają. I przychodzą razem. Przychodzą w trójkę, mijają was. Jak przychodzą koło ciebie, to wszyscy patrzą na ciebie po prostu tak spod łba. Ja to oddaję spojrzenie, uśmiecham się. Niewinnie. I idą dalej ścieżką właśnie. Ona ścieżka prowadzi między tak właśnie między skałami, gdzieś tam za zakrętem znika. Ty, Albert, wyłaniasz się. Arnold, tak, jeżeli orientuje się, że jest już w miarę bezpiecznie, to rzeczywiście sobie. Tam... Ciężko, wydaje ci się, że w tym miejscu już po prostu widzą cię, że jesteś. Tak czy inaczej, także udało ci się uniknąć konfliktu, ale. Dobra. Jakbyś bardzo chciała stąd uciec, wszystkich omijając, to może by się dało, ale. No nie, widać, że tam. Dobra. Widać, że tam jesteście. Także oni, tych trzech strażników, no bo to też trzech strażników znika w chwili gdzieś tam zarobień, już powiedzmy też nie słychać ich kroków. Także jesteście teraz tutaj z tym nowym jego gościem. Chłodny jesienny wiatr gdzieś was uwiewa w tym małym kanionie, chociaż nie jakoś jest tu w miarę, powiedzmy, no, wysokie ściany skalne chronią od wiatru, także jest tu w miarę kameralnie. Ja podchodzę do niego. Ej, oddaj mi gogle. A magiczne słowo, alchemiku? Proszę. Oddaję gogle.
Kręcę głową, zakładam. Witam was w kolonii. Jesteście tu nowi, a ja zajmuję się nowymi. Widzę, że trochę się spóźniłem. A oni też się zajmowali nowymi, ewidentnie. Tylko tak. W trochę inny sposób chyba. Tak, to byli ty jego chłopacy. Robią tak ze wszystkimi nowymi. Mówią na to chrzest wody. Ale widzę, że myślałem, że możecie potrzebować mojej pomocy. Ale widzę, że poradziliście sobie całkiem dobrze. A tak podnoszenie chciał się zgłosić. Mhm. A to nie jest tak, że teraz oni, kiedy tylko zaśniemy, wbiją nam noże pod drzewa i będzie po nas? Nie. Nie musisz tym przejmować. No, tylko spróbują nastraszyć młodych, ale nie chcą ich zabijać. Gdyby Gomez wiedział, że jego strażnicy... Gdyby okazało się, że strażnicy mordują nowych więźniów, Gomez mógłby szybko stracić do nich cierpliwość. Ale gdzie moje maniery? Nazywam się Diego. I przychodzę tutaj, żeby złożyć wam propozycję. Się uśmiecham, dostrzegam patem. Ja też się uśmiecham, w sensie... patrzę gdy słyszę propozycję, to patrzę z zainteresowaniem. Nie, tylko odpala to przypomnienie, że przecież wpadłem do wody, miałem gdzieś zalega, zaczynam gdzieś szukać po sobie. Myślę, że mam. Oddycham. Staram się nie pokazać tego listu, teraz po prostu gdzieś tam patrzę z tyłu, gdzie sobie włożyłem tam za... Jak widzicie, kolonia potrafi być niebezpiecznym miejscem. Tacy ludzie jak Bulit mogliby was nieźle poturbować. I wcześniej czy później będziecie potrzebowali ochrony. W kolonii znajdują się 3 obozy. I wcześniej czy później będziecie musieli do któregoś dołączyć. Ja jestem tutaj, żeby przekonać was, że najlepszym miejscem dla was jest stary obóz. Stary obóz to miejsce, w którym trudnimy się wydobywaniem rudy dla króla. To nie wszyscy tutaj się tym trudnią? O nie! Poza starym obozem są także inni szaleńcy. Jak Endala, natychmiast 2 pozostałe obozy, cokolwiek się w nich odbywa, wydają się niebywale atrakcyjne, ale słucha. Ja czekam, aż on skończył mówić, żeby zadać jedno pytanie, ale na razie niech mówi. Mówiłeś, panie, o jakichś szaleńcach? Tak. Te 2 obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać, że za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jeśli tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. Zerknął po tobie, żeby swoją reakcję. Proszę, proszę kontynuować, panie Diego. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Jakie bóstwo? Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Ich bóstwo. Mówią o nim śniący. Nie wiem. Na waszym miejscu nie zadawałbym się z szaleńcami. Stary obóz to największy i najpotężniejszy z 3 obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Słuchajcie. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Chleb, mięso, broń, wszystko. Mamy staruszka w garści. I możecie także mieć w tym swój udział, jeśli dołączycie do ludzi Gomeza. Ale to, bo pan mówił, że za jakiś czas będziemy musieli zdecydować. Czyli rozumiem, że jest pewna taka formuła, że można zapoznać się z miejscem, trochę rozprostować tutaj kości. Tak, zgadza się. Poza tym dołączenie do ludzi Gomeza to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba nad tym trochę popracować. Tak czy inaczej, zapraszam was do starego obozu. To pierwsze względnie bezpieczne miejsce, do którego dotrzecie, jeśli będziecie iść w dół tej doliny. A do kogo dołączycie, to już... Dobrze. Nie będę was do niczego zmuszał. Ja mam pytanie.
Ja wam tylko daję dobre rady. Oczywiście, jak najbardziej. Ja mam pytanie. Czy nowy obóz jest jedynym obozem... Czy nowy obóz jest jedynym obozem, w którym ktoś chce coś wysadzić? Ja chcę być w innym obozie niż on. Ten słynący nie brzmi źle. Człowieku, nie do końca rozumiem, o co pytałaś. Albert, miło. Jestem alchemikiem. Jakby to powiedzieć? Czy widział pan kiedyś, panie Diego, jak coś wybucha? Zdarzyło mi się. O, właśnie. W czasach mojej młodości. Tak, bo ja widziałem dużo razy. I muszę panu powiedzieć, że w wybuchu jest zawsze coś magicznego. Coś cudownego, coś wspaniałego. Coś, co powoduje, że... Nie mówić tego, żeby dołączył do tego wybuchu. Ja, jako człowiek... Panie Diego, to ja i mój nowy przyjaciel Agnol, my już pójdziemy, a pan niech posłucha, jak coś wybucha od kolegi. Nie, ja też już będę szedł. No. Ale spokojnie możesz mówić. Tak. Nie masz tyle czasu, a niebawem dochodzi wieczór, kopacze wrócą z kopalni. I co się wtedy stanie? Coś wybuchnie? Patrzę na ciebie po prostu tak znaczącym spojrzeniem. I... Ja ruszam. Ja się żegnam z nim, kiedy to już powiedziałem, to wtedy też ruszyłem. To ja idę za nim. My nie chcemy słuchać o wybuchu. Czy Gomez też odchodzi, czy... To jest ta sytuacja, kiedy się przychodzi do nowej klasy i wchodzi się do niej równo z kimś bardzo przypałowym. I to jest przypadek, ale o całym twoim losie w klasie może zadecydować, czy zostaniesz z nim skojarzony, czy nie. I Kendall bardzo stara się nie zostać skojarzony. Rozumiem. Ja czekam na sytuację, w której on pójdzie z nami i ty będziesz dalej gadać. Tak. Dobrze. Więc wracając do mojego pytania. On już tak trochę cię, wiesz, trochę jakby idzie i trochę cię ignoruje, tak masz wrażenie. Aha, rozumiem. Pytania, dobra. Czy tylko w nowym obozie chcą gdzieś coś wysadzić? Czy na przykład świry z sekty też chcą coś wysadzić? A może nowy obóz chce coś wysadzić? Chyba z siebie zsiodła. Nie sądzę. Trzeba docenić, że no, ma jedno potężne zainteresowanie, o którym otwarcie mówi. No wiadomo, z kim mamy od razu do czynienia. Bombowo. Raz jeszcze powtórzę, że nie zadawał się z szaleńcami. Plan magów z nowego obozu brzmi jak istne szaleństwo. I wielkie marnowanie czasu. Idziecie kawałek tą ścieżką, właśnie taką wąską ścieżką między dwoma ścianami skalnymi. Przychodzicie i po chwili jest drewniana brama, wstawiona jakby w to wąskie przejście. Drewniana brama, gdzie u góry nad... Znaczy ta brama jest nieduża, tam są to drzwi jakby szerokości może 1,5 metra w zasadzie, no, na jedną osobę. U góry na tej takiej właśnie drewnianej bramie jest taki no, deptak i na nim stoi dwóch strażników. Nie tamtych, którzy gdzieś patrzą na was. Kiwają głową Diego. Tam też jakby uprzejmie. Drzwi są otwarte, także przychodzicie. Diego patrzy po was. Nic nie macie przy sobie. Kolonia jest niebezpiecznym miejscem. Na waszym miejscu postarałbym się o jakąś broń. Większość osób tutaj zawsze chodzi uzbrojona. Słuchajcie, tu jest stara kopalnia. Będziemy koło niej przechodzić. Możecie rzucić okiem. Powinny leżeć tam jakieś chociażby stare kilofy. To nieporęczna broń, ale lepsze to niż nic. Może być. Jak wolicie, ja idę do obozu. Brzmi lepiej niż wybuchy. Co? Możecie iść ze mną, albo możemy spotkać się za godzinę w starym obozie. To rzut kamieniem. Nie będziecie w stanie przeoczyć. Chociaż jak mijacie to gdzieś przy ścieżce, widzicie, leżą kolejne jakieś szkielety, które najwyraźniej tutaj... Nawet jakieś takie już stare kości dziś wymieszane, także były chyba, to są chyba kości z dwóch szkieletów. I po tych szkieletach chodzą chrząszcze. Znacie, to są takie właśnie mięsne chrząszcze tak zwane. Gdzieś na tej wyspie istniejące, to takie robaki gdzieś tego rozmiaru mniej więcej. Takie dość obleśne, ale nie groźne. Gdzieś obchodzą te kości, jak się zbliżacie, to gdzieś tam się rozpierzchają.
i chowają w jakieś nory. Także to są jakieś takie szklety chyba, które z tej okolicy są celowo niesprzątane. No ale gdzieś wychodzicie dalej i faktycznie... O, te skały się trochę rozchodzą i widać dużą część Goriczej Doliny. Rozciąga się przed wami, bo ścieżka schodzi, zaczyna schodzić w dół. I widzicie dolinę. Gdzieś bardzo daleko w tle faktycznie widzicie góry, które gdzieś ograniczają tę dolinę gdzieś z tyłu. I panuje lekka mgła, więc nie widać bardzo daleko, natomiast widać faktycznie, gdzieś tak ścieżka schodzi w dół, gdzieś z tej mgły, gdzieś z tej mgły wyłaniają się wieże, wysokie wieże. Jakiegoś wieże zamkowe. I tu jest jakieś 300 metrów w dół doliny, także może trochę, pół kilometra maksymalnie. Jest nie aż tak daleko. Diego patrzy. O, stary obóz. Teraz z pewnością już traficie. Zresztą tak jak mówiłem, nie możecie nie trafić. Więc... Tak czy inaczej, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do zobaczenia. Oby kiedyś. Spokojnym krokiem idzie w dół tej ścieżki. Staliście... Nie idziecie od razu za nim, tylko... Staliście w tym miejscu. Chodźmy do kopalni po kilofę. No spokojnie, spokojnie. Czyli tak, teraz w dół prowadzi ścieżka. Idzie w dół i ona podchodzi, idzie pod mostem, takim małym drewnianym. Po lewej w oddali widzicie wejście do kopalni, jakieś takie malutkie, też takie na 2 metry szerokości może. Jakaś taka ścieżka nim prowadząca na tym mostem i ten most też tam gdzieś tam prowadzi. No to jest, gdzieś się rozchodzą drogi tutaj w różne jakieś takie miejsca. Widać, że jest jakiś teren kopalni, ale najwyraźniej opuszczony, bo nikt tutaj nie pracuje. I po jakichś takich... Gdzieś leży jakieś porzucona właśnie jakieś przedmioty, jakieś skrzynia, jakieś tam wejście do kopalni. Też wygląda takie jakieś nietęgie. Także to jest coś porzuconego po prostu. Agnon, tak? Tak. Nie, tam jest Agnon. Nie, ja jestem Agnon. Dobra, przepraszam. Ja tak. Jestem ludzie. Albert. Ludzie. Albert. Nie mogliście Albert. Mieć mniej podobnych imion do siebie? Nie. Ja jestem Kendall. Miło mi, Albert. Mi również. Jako, że jestem wysoko urodzony, w naturalny sposób zostaję przynajmniej tymczasowym przywódcą naszej grupy i rozmówmy się chwilę. Rozmówmy się chwilę, czyli porozmawiajmy. Dobrze. Chyba rozumiem. Nie o wybuchach. Nie miałem zamiaru o tym wspomnieć, może troszkę potem, ale póki co nie. Idźmy po kilofy. Idźmy do tego starego obozu. Ale ja ogólnie uważam, że nowy obóz jest lepszą opcją. I posłuchajcie mnie, dlaczego. Ten Diego mówi, że plan magów to szaleństwo, ale bo chcą użyć dużo rudy do wyrzucenia bariery. Ale kto się lepiej zna na magicznej rudzie? Jakiś Diego czy magowie? Mi się wydaje, że magowie. A posłuchaj, więc ale... po pierwsze idziemy do magów, którzy się na tym znają. Po drugie, wysadzimy coś. Po trzecie, to coś, co wysadzimy, będzie barierą i wtedy stąd wyjdziemy. A co jeżeli ci magowie tylko nazywają się magowie i tak naprawdę nie mają nic wspólnego z magami? A nie, to tak raczej nie działa. Ale posłuchaj mnie, Albercie, bo tak. Widzę, że masz wielki plan. Tak! Ale wielkie plany zaczyna się od realizowania małych planów. No to dlatego powiedziałem na początku, żebyśmy poszli po nie, prostu. Ale mam dla ciebie jeszcze mniejszy plan. No. Czy gdybym złamał tą pieczęć i przeczytał, co będzie w tym liście, to będziesz umiał zrobić tak, żeby ta pieczęć wyglądała, jakby była nigdy wcześniej nie złamana? Widzę, że jesteś no jakiś biegły w sztukach. I teraz pytanie mam do to brzmi jak, to brzmi jak alchemia o trudności 20. Będzie to trudne i proponuję nie robić tego teraz. Jeżeli pójdziemy do nowego obozu, być może znajdę tam coś, co mi pomoże. Nie, bo... W nowym obozie to ja już im to oddam i zażądam mnóstwo pieniędzy. Pieczęć jest woskowa, prawda? Tak, a czy to jest ten lak taki, taki ciemno-czerwony? Więc, tak? Więc przydałby mi się przede wszystkim jakiś ogień, żeby to zrobić. No to tak. Świeca, tak. Coś pytam, takiego. Czy umiesz, przyjacielu? Nie pytam na razie, czy nie musimy tego robić tutaj teraz, czy tych książkach. Nie będzie to... Odzorowanie pieczęci, jakieś takie kombinowanie tutaj może być, no tak... Czyli mamy człowieka wielu kursztów, a ty, Arnoldzie, kim jesteś? A ty? No dobrze, to ja powiem, kim jestem. Nazywam się Kendall. Moje nazwisko, mogłoby wam powiedzieć zbyt wiele, bym jeszcze chciał je zdradzać. Ale cóż, no jestem czwartym z kolei synem mojego ojca.
który z braku lepszych pomysłów na swoje życie postanowił zaznać życia pewnego przygód, namiętności. No też również takich przyjemności zmysłowych, ale też przyjemności dla duszy, jak na przykład hazard. Wybuchy. Też się zdarzały, ale nie mam do nich szczególnego zamiłowania, kojarzą mi się raczej nie najlepiej. No i co? No i złożyło się tak, że moje zainteresowanie okazało się kosztowne i kiedy przyszedłem do mojego ojca z prośbą, by jak przystało na Nestora rodu, spłacił koszt moich poszukiwań siebie, okazało się, że ojciec nie ma takiego zamiaru i widocznie uznał, że czwarty syn jest mu potrzebny, skoro ma trzech starszych. I tak oto ku swojemu pewnemu zaskoczeniu tu trafiłem, ale jak widać, jest to ziemia wielu szans. Jest to miejsce, gdzie można... Wszyscy chcą, żebyśmy gdzieś dołączyli. Prawdę mówiąc, myślałem, że pobiją nas i zostają nas w tej kałuży. A to jest jeszcze bardziej podejrzane. No, darowanemu koniowi w zęby nie będziemy zaglądać. Jeśli się okaże podejrzane i nas zabiją, no to najwyżej ziści się mój plan, znaczy moja wizja z początku naszej bytności tutaj, no i trudno, ale może nie dołączajmy nigdzie. Może nie znam się ani na kim jesteś? No nie znam się ani na wybuchach, nie znam się też na namiętnościach i wydawaniu pieniędzy, ale znam się na tym, żeby wymyślić czwartą opcję. Jaką? No to... Załóżmy swój obóz. To ja bym chciał znaleźć te kilofy na początku. Ty możesz być przywódcą tego obozu, już pozwolimy ci. Ale tak, najpierw znajdźmy te kilofy. Ja ruszam taktycznie tam tą stronę, tak. Trochę poirytowany moimi towarzyszami. Wspaniały pomysł. Myślałem, nie, bo Kendall wiązał duże nadzieje z tym, że Arnold okaże się jakiś dogadany i opowie coś o sobie. Ja tak. Niestety, a tu niestety perspektywa kolejnych miesięcy w samotności intelektualnej, bo... Tęsknię za tymi z plaży trzeba. Zaraz pójdę się z nimi zapoznać. Nie, ale faktycznie ruszam w kierunku tej kopalni. Spoko. Myślę, że przeszukanie kopalni można rozstrzygnąć szybko jakimś testem. I chyba umieściłem zdolność zwiad w takim celu do takich ogólnych przeszukiwań tego typu. Nie jest to umiejętność, którą wybrałem. Ja też tak również. Więc to... myślę, jak to zrobić, czy te trzy osobne testy chyba nie mają sensu, bo to jest plaga gier, więc zróbmy jeden test. To zróbmy może na jakiejś takiej, myślę, na bieżącej zasadzie pomagania, czy jedna osoba rzuca i dostaje plus dwa za każdą osobę, która jej pomaga. No to będzie percepcja pewnie, nie? I to będzie na pewno percepcja. Ale z racji, że nie ma, zwiadu, to będzie z disadvantagem. Tak. Okej, okay. Percepcja z disadvantagem. Dobra, ja czyli kto rzuca? Ja mam dwa percepcje. Ja też mam dwa percepcje. To niech ktoś z was rzuca, ja tylko dodaję, bo mam jeden. Dobra, to ja rzucę to w takim razie. Czyli mam disadvantage... Ale plus 4 za pomoc dwóch osób. I plus 4 za pomoc dwóch osób. Dobra. Także, tak, zróbmy robocze, nie mówię, że to będzie na stałe zasada, ale... Poziom trudności? Poziom trudności, dobre, tak, bardzo dobrze. 12. Mniejszy wynik, czyli 7 plus 4, 11. 11. No czyli mogę zaproponować, czyli albo porażkę, albo sukces z jakimś kosztem. Czy na przykład koszt może być, że dużo wam czasu zajęło. To jest jakiś pomysł, albo jesteście zmęczeni. Co wybieramy? Dużo czasu? A weźmy to zmęczenie, zaraz będziemy spać. Bo zaraz... albo i nie, ale ty umówiliśmy się za godzinę z tym typkiem, nie? Tak, plus... Ale to zrobię, ale to od jednej osoby, także skoro ty rzucałeś, no, to od ciebie. To ja jestem zmęczony. Zmęczenie. Ja to sobie zaznaczam i nie mogę tak, już jesteś tego że tak, jesteś pobity także i ciągle cię trochę skręcę od tej... Bardzo silne pięści, tu stałeś pod żebra i zmęczony bardzo dobrze. Znalazłeś tam coś? Tak, tak, patrz. Co znalazłem? Więc sukces. Na pewno znaleźliście kilofy. Myślę, że... Czy kilofy? Dobra. Dwa kilofy. Takie zdatne. Gdzieś leżały jakieś gdzieś połamany, wyłamany i tak dalej. Więc dwa w miarę sprawne kilofy. To są w jakichś skrzyniach, gdzieś w okolicy najwyraźniej. Skrzynie, nie wiadomo czy jeszcze z jakichś czasów tej kopalni. Wydaje się w ogóle, że kopalnia została porzucona jakiś czas temu, ale nie aż tak dawno temu. To jest kilka lat temu, a nie kilkadziesiąt. Ciężko dokładnie, nie jesteś pewien, co się z nią stało, natomiast gdzieś poszperałeś, znajdujesz... O, znajdujesz
powiedzmy zgrzewka, ale to nie jest zgrzewka. O, znalazłeś skrzynkę piwa. O! Nie wiesz, jak bardzo jest stare i na pewno nie jest zimne, ale najwyraźniej jakaś skrzynka, którą możliwe, że ktoś, jak przynosili towary spod bariery, to ktoś gdzieś sobie zostawił na boku i potem po nią nie wrócił, czy coś takiego. Mhm. Więc... Dobra, więc to, i to są dwa... Sześć butelek. Okej, dwa kilofy i skrzynka piwa. Więc ja wołam ich tutaj do mnie. Patrzcie, mam takie dwa, tylko to ciężkie jest, to chyba dwiema rękami trzeba. I mam jeszcze skrzynkę piwa i tak ją wyciągam i stawiam. Ja patrzę na wasze sylwetki i oceniam, czy ktoś z was ma siły chociaż jeden. Ja jestem, powiem tak, ja jestem wysoki, ale jestem chudy bardzo. Taki chudarko patek. Totalny, więc... I zrobię jeszcze. Jestem dość hojny jak na zwykły sukces, ale już niech będzie. I pięć bryłek rudy. Teraz coś, czego może jeszcze nie wiecie, ale dowiecie się niebawem, więc wam powiem, że bryłki rudy to jest waluta. Złoto nie ma wiele wartości pod barierą. Natomiast wartość ma to, czego wszyscy chcą i czego chce król, czyli magiczna ruda. I magiczna ruda jest walutą. Także pięć bryłek rudy to jest pięć pieniędzy po prostu. Okej. No, więc mam tu kilof, mam tu to piwo i znalazłem jeszcze pięć tej takiej rudy. Ona się jakoś świeci? Jak ona wygląda? Ja, niespecjalnie, to jest tak, jak jeśli ona jest w ciemności i jest jej więcej, to lekko się świeci na niebiesko. Okej. Ale tak normalnie nie, wygląda po prostu jak taki, nie do czego to porównać. Wyobrażam sobie, wymyślałem o jakimś miodzie, w sensie jak jest taki miód, ale taki stały miód, taki trochę jak się go wyskropia ze słoika, on ma taką fakturę dziwną. To jest coś takiego, tylko że niebieskie, w sensie taki kolor jakiegoś chyba azurytu, czy coś takiego, taki niebieski, z lekkim odcieniem fioletu. Kendall patrzy na Alberta z takim, w połowie jak się patrzy na frajera, a w połowie z sympatią, w sensie na zasadzie, że dlaczego tego nie schowałeś dla siebie, ale nie mówię tego, tylko jakby kiwam głową. Dobra, to wy, kto z was weźmie drugi kilof, to już zostawiam do ustalenia wam, bo widać wyraźnie, że się do tego kompletnie nie nadajecie. Nie, żebym ja się nadawał jakoś szczególnie, ale dźwigam ten kilof, biorę go. Ja mam ten jeden siły, zakładam, że nie jest dla mnie nieużyteczny zupełnie w tym wszystkim. Nie, nie, nie. Bronie mają wymagania siły niektóre, więc jak nie ma na karcie, to nie ma. Więc po prostu można używać bez kar. Ja wezmę ten kilo. Dobra. A co robimy? Jakby podzielimy się i ja dostaję więcej rudy, bo nie mam kilofu. No nie, to jest twoja. To jest problem, jaki stwarzasz dla nas wszystkich, że nie potrafisz dobrze używać kilofu, bo wyglądasz jakbyś nie dojadał całe życie. Ej, może on ma po prostu taką budowę ciała. Już przestań go obrażać, że nie dojada. Dobra. Możemy... Ty znalazłeś, ty dziel. Masz dwa kawałki rudy. Ile tam było? Pięć? Pięć znalazłem. Dobra. Dobra. To ty dostaniesz dwa kawałki rudy, ja dostanę dwa kawałki rudy, a ty dostaniesz trzy kawałki... A ty dostaniesz jeden kawałek rudy, bo mnie irytujesz. Ho. Za to biorę więcej butelek piwa. Dobra. To jest dobry kolega. Arnold, wypijemy sobie po piweczku? Pijemy. No oczywiście. Niech on sobie tam pije w samotności. Wielkicznie ja czekam, aż wyciągną to piwo, po czym zabieram resztę elektryczną i wychodzę z tej kopalni, wypiję przed kopalnią, bo nie będę siedział dłużej w kopalni i pił tu piwa. No to kopalnia w ogóle, w kopalnię można trochę wejść, natomiast... Głębiej też tam światła trochę brakuje, natomiast jest jakoś, jest zawalona. Że my to szukaliśmy w takiej części, gdzie jeszcze wpada światło z zewnątrz. Tak, ale szukaliście w kopalni i wokół kopalni tam jakieś takie ścieżki gdzieś prowadzą, teraz w większości są ślepe zaułki, chociaż jeden z nich, ten most drewniany, który prowadzi tą ścieżką, tam się pnie trochę w górę, gdzieś tam w takie kierunki, że trochę boicie się tam iść w sumie, żeby się nie zgubić jakoś specjalnie, bo to jest jednak, czujecie jakieś takie bezpieczeństwo, jednak widząc wieżę zamku, wiedząc gdzie iść. A to jakieś bestie powarkują tu i ludzie i faktycznie słychać, że za tym mostkiem jest jakiś stary obóz, też coś jakiegoś opuszczonego, zdewastowanego i też jakiś szkielet tam leży. I widzicie tam gdzieś jakieś pomrukujące kretoszczury. Kretoszczury to jest stworzenie, które wygląda w sumie jak połączenie kreta i szczura. Z taką różowo pomarszczoną skórą, takie dość krępe.
wielkości powiedzmy takiego no, psa, tylko takiego niskiego, bardzo, bardzo krępych nogach. No jest w miarę agresywne, jak się podejdzie za blisko, natomiast tak to tam się jakoś nie przejmuje. I gdzieś tam szperają przy tym obozie. Nie wiecie, czy jest tam coś cennego, czy nie. Ja ruszam w stronę tego rozwidlenia, na którym się rozstaliśmy. Czyli jego... w dół z powrotem na ścieżkę. Tak, i piję sobie po drodze to jest piwo. Z braku laku to... Arnold... Mogę słuchać o wybuchach. Tak, ja mu opowiadam, ale idziemy generalnie za nim. Też, bo nie będziemy się sami na te szczury chyba za... A te szczury atakują jakoś? Nie, no to gdzieś krążą do nas, tego co wiecie, jeśli byście tam podeszli, to mogłyby być wkurzone. Poza tym ja nie mam zamiaru grzebać przy jakiś... Ja widząc, że oni idą za mną, ja nie zwalniam kroków, w sensie chcę, żeby jakby iść na czele. I krzyczę, znaczy mówię do nich głośno, tak jak się mówi do kogoś, kto idzie kilkanaście kroków, żeby słyszał, ale nie odwracam się szczególnie. Panowie na A! Czy wiecie, skąd się na świecie wzięła szlachta? Nie czekam, czy przytakną, to jest tylko pauza retoryczna. Z koziej dupy! Otóż, ludzie, którzy nie umieli sami się bronić, wyłonili spośród siebie ludzi, którzy umieli walczyć, bo byli po prostu no, sprawniejsi, sprytniejsi, mądrzejsi. I powiedzieli, bądźcie nas, a my będziemy wam za to płacić i szanować was. I będziemy mieli szansę zaobserwować ten proces tutaj, w tym dziwnym nowym świecie, na nowo, od zera. Ale no, nieprzypadkowo ci, którzy zostali szlachtą kiedyś, przekazali swoją krew dalej. Więc no, cieszę się, że idziecie za mną. Jestem gotów was bronić w razie czego. Macie rudę, to będziecie mogli mi zapłacić. Potem pomyślimy, jaki zamek mi zbudujecie i kto będzie uprawiał pola dookoła niego. A kogo do tej pory obroniłeś, grząc się z panienkami i przegrywając fortunę tatuśka? No, na razie nikogo, ale tam byłem zbędny jako czwarty syn, a poza tym tyle było rozproszeń. Tutaj obawiam się, że ani panienki na mnie nie czekają, ani fortuny tatusia za wiele tutaj ze sobą nie mogłem przywieźć. Dlatego poznasz mnie z mojej lepszej strony i masz szczęście, przyjacielu. Teraz się odwracam, bo mnie ponosi. Masz szczęście, przyjacielu. Dotąd byłem człowiekiem upadłym. Zagubionym. A tutaj z każdą minutą odnajduję siebie. Nie musisz jeszcze mi się kłaniać. To musi przyjść z serca. Poddaństwo i cześć dla lepszego od siebie musi wyjść z serca. Dlatego spokojnie poczekam. Dobra. Ruszajmy do starego obozu. Ej, wiesz, jak taki zamek takiego szlachcica fajnie wybucha? To kamienie lecą. Wiem, robimy to sobie nawzajem, ale to robimy sobie my, szlachcice, nawzajem tocząc ze sobą wojny. Tak? Kiedy zostajesz moim... Kim chcesz zostać moim naczelnym w przyszłości? To się nazywa alchemik. Mistrz eliksirów. Mistrzem eliksirów to będziesz wysadzał zamki moich wrogów. Na przykład ten drugi obóz, do którego nie dołączymy. Bo do tego dołączymy. Znaczy któregoś. Którego dołączymy? Nie, na początku ten wydawał mi się... To ty też jesteś jakimś partnerem do dysku... Czy możesz cośkolwiek o sobie powiedzieć? Nie. Nie, bo mnie to denerwuje. Tutaj wiemy, że mamy do czynienia z szaleńcem, który wysadzał rzeczy, ale ma konkretną umiejętność, o której już snujemy plany. I już myślę o tym budowaniu twojego zamku w nowym obozie. Ale kim ty byłeś wcześniej, człowieku? Czy to ważne? Tak. Nie, teraz jestem już nowym. Ja mam takie poczucie, że jakby musiałbym zadać kłam swojej własnej przemowie, żeby ciągnąć ten wątek. O to chodzi. Więc dobrze, czyli idziecie w dół. Tak, tak. Idziecie w dół. Idziecie. Jedziecie kolejny pejzaż, najwyraźniej tak samo udekorowany jak tutaj. To najwyraźniej dekorator tej okolicy, tej ścieżki był bardzo konsekwentny, ponieważ na drzewie z drzewa zwisa szkielet. Kolejny, który nie został zdjęty po prostu z niego jakoś od... I co oni tutaj tak tych trupów nie sprzątają? Dawno. Może tu chodzi o taki jakiś efekt strachu. Może taką mają kulturę. No to przecież ta sama kultura, tylko siedzą tutaj zamknięci. Dużo się mogło zmienić. Ci na bagnie czczą jakiegoś innego boga, nie wiadomo skąd go wzięli w ogóle. Schodzicie w dół, mijacie gdzieś daleko tam, jest taki może malutki zagajnik, mijacie. Gdzieś widać dziobiące trawę ścierwojady. To są ptaki, które znacie w ogóle. Też. W gotiku jest taki element, już powiem trochę spoza gry, jest taki spory element jakby dinozaurów. Jakby dużo zwierząt i stworzeń ma w sobie jakieś takie podobieństwa. I ścierwojady są takimi właśnie ptakami, takimi, które jeszcze jest im długo do kurczaków, jeśli chodzi o drogę ewolucji. Są takie niloty, dość duże, ale no właśnie takie trochę tak w połowie między dinozaurem a ptakiem. Także gdzieś tam sobie dziobią od talii.
schodzicie i ścieżka się zwęża. Idzie takim małym gzymsem chyba, tak można na tym powiedzieć. Takim, gdzie jeden chwiejny płotek ją z waszego przodu, po waszej lewej stronie was broni przed tym, żeby tam spaść na dół gdzieś do jakiejś rzeki, która płynie na dole. Ale trzymacie się skały, idąc. Wieże starego obozu przybliżają się coraz bardziej. Widzicie właśnie już, że schodzicie w dół, w zasadzie tak prawie na dół doliny, idąc tam paręnaście minut. Na dole jest faktycznie rzeka, płytka, która was jeszcze od tego obozu oddziela. I teraz tak ścieżka trochę skręciła, gdzie teraz wzdłuż tej rzeki, w zasadzie pytanie jest takie po prostu, jak tą rzekę teraz przekroczyć, ponieważ jakby już wyłania się te wieże, widać, że te wieże są chyba częścią jakiegoś zamku, który jest jeszcze otoczony z zewnątrz drewnianą palisadą. Nie wiecie dokładnie, co tam jest, natomiast to już jest tak jakieś 100-200 metrów przed wami, tylko przedzielone rzeką. Czy tam coś ludzie się kręcą na tej palisadzie, są jakieś wieżyczki? Za daleko jeszcze, żeby zobaczyć. Ale jakby nie da się przejść przez tą ścieżkę, bo jest rzeka? Nie, jakby ścieżka skręciła i jakby no teraz rzeka jest po prostu przed wami. A. Jest obóz, rzeka. Wy skręciliście trochę. Za rzeką trochę. Palisada. Rozumiem. Tak, tak, tak. Czyli teraz ta ścieżka idzie wzdłuż rzeki jakby. Tak, 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 tak. Obchodzicie. I tak idziecie, znowu was z podróży wybije jakiś męski głos do odmiany. Ej, nowi! Ostrożnie, uważajcie, gdzie idziecie, bo jeszcze wyjdziecie niechcący na nasze tereny łowieckie. I stoi dwóch mężczyzn. Gdzieś po prawej teraz, jak te skały się pokończyły i ta ścieżka idzie wzdłuż rzeki, po prawej rozciąga się las. I jest dwóch mężczyzn, ubranych inaczej. Wcześniej jakby zawsze gdzieś barwa czerwieni dominowała w strojach ludzi, a tu nie. Ludzie ubrani w takie, można powiedzieć, futrzane kubraki, które wyglądają tak na postrzywane, no... Ktoś, kto miał dobre intencje, ale nie aż tak dużo umiejętności, strzywał te odzienia. Wyglądają trochę jakby jak dzicy barbarzyńcy, ale nie do końca. Także takie na klatce piersiowej właśnie z różnych futer postrzywane kubraki, ale gołe ramiona i niebieskie chusty wokół szyi. I dwóch mężczyzn, znowu jeden ciemnoskóry i jeden biały, łysy. Ten biały jest taki trochę kaczy. Obaj są tacy dość krępi. Z tyłu właśnie i obaj mają łuki. Ja się pytam, na czyje tereny łowieckie? Nasze. Polujemy tutaj. Polujemy na ścierwojady. Wasze, czyli czyje? Ja jestem Radford. A to mój kumpel, Drax. Jesteście tu nowi, co? Tak. No to uważajcie. Ścieżki między obozami są dość bezpieczne. Ale uważajcie na to, gdzie chodzicie. Lasy... I dzikie tereny są pełne niebezpiecznych bestii. Lepiej się tam nie zapuszczać bez dobrego oręża. No i jakiejś zbroi. Gdzie idziecie? Te chusty to symbol przynależności do jakiegoś. Towarzystwa, rodu? A, widzę, że szybko się uczycie. Tak. Jesteśmy z nowego obozu. Jesteśmy myśliwymi. To wy chcecie wysadzić barierę? Tak. I wydostać się z tej nieszczęsnej kolonii. Nasi magowie pracują nad tym planem od wielu lat. Podobno niebawem coś z tego ma wyjść. Bo tutaj zaraz jest stary obóz. Czy wy toczycie ze sobą jakąś wojnę? Co wy tak podchodzicie blisko w ogóle tego starego obozu? To jest tu niedaleko, widać. Ja pokazuję tam, bo widać stąd ten stary obóz. Kolonia jest mała. Ciężko tutaj nie przychodzić gdzieś koło jakiegoś obozu. Czy się nie lubimy? Tak patrzą z Draxem na siebie. No można tak powiedzieć. Wiecie, ci ludzie Gomeza mają nam za złe, że czasami pożyczamy sobie trochę towarów od króla. Nie są, Gomez nie jest tego wielkim fanem. No ale cóż. A oni zagrabiają sobie rzeczy siłą? Nie widzę powodu, dlaczego mieliby się bardzo złościć. Także można powiedzieć, że sytuacja między obozami jest trochę napięta. Mm-hmm. A ci wasi magowie... Tam magowie ognia, dobrze rozumiem, kapłani. Znaczy magowie ognia, no tak, ale magowie ognia są w starym obozie. U nas są magowie wody. A i dlatego niebieskie.
szukałem zbyt złożonej symboliki, tam gdzie prostota okazała się być przewodnikiem. Ja sam się na tym nie znam. To są sprawy nie na moją głowę. No i widzisz, przyjacielu? I tam są magowie i nic nie będzie wybuchało, a tu w starym obozie wszystko po staremu i to... No właśnie, i to, że nic nie będzie wybuchało, działa na niekorzyść starego obozu. Magowie ognia siedzą bezpiecznie na garnuszku Gomeza i mają gdzieś wolność. Bezpiecznie, ja to kupuję. Ja tak szepię, że przeszedłem na ekto, dostarczyć. No to dobra, myśliwi z niebieskiego, znaczy z nowego obozu. Na nas już pora, bo musimy tutaj się rozejrzeć co i jak. Widzę, że jest to dobry zwyczaj, który wszyscy tutaj respektują. Nikt nikogo siłą do niczego nie zmusza. To podoba mi się to. Także będziemy wiedzieli, gdzie was szukać. W nowym obozie, tak? Gdybyśmy chcieli. Tak, słuchajcie. Pójdźcie do starego obozu i znajdźcie tam człowieka. Tam jest nasz człowiek. Nazywa się Mordrak. Jeśli poszukujecie ekwipunku, myślę, że będziecie mogli coś u niego zakupić po korzystnych cenach. Co człowiek nowego obozu robi w starym obozie? Jeden z naszych. Musimy mieć swoich ludzi tu i ówdzie, żeby wiedzieć, co się dzieje. I tak wprost mówicie o tym, że macie szpiegów? No czemu szpieg? To człowiek, który rozgląda się po sytuacji, to... Nic złego się nie dzieje. Pogadajcie z Mordragiem. Jasne, wpadniecie do nowego obozu. Nie traćcie czasu na tych sługusów króla. To są gotowi żyć w niewoli przez całe życie, żeby pracować na tego starego dziada. Przynajmniej dostają od niego rzeczy. No oczywiście. Strażnicy, magnaci i strażnicy. I ich strażnicy, oczywiście. Ale kopacze? Kopacze chorują cały dzień w kopalniach. Zapajdy chleba. To już lepiej, jeśli macie kopać, to chodźcie do nas. Nowy obóz też ma swoją kopalnię. Pogadajcie z Mordragiem. Chodźcie nas odwiedzić. U nas w obozie nie ma żadnego Gomeza ani magnatów, którzy by rozkazywali wszystkim, jak mają żyć i gdzie mają pracować. To się nazywa wakat. To się nazywa feudalizm. Wstawię. Dobrze. Może stracimy ten trzeci obóz. W trzecim obozie są jacyś wariaci. A właśnie, a co z tymi wariatami z bagna? Bez przesady. Sekta. No co mam o nich powiedzieć? No świry. Ale mają dobre bagienne ziele. O, a skąd oni się to wzięli? W sensie co, oni też tak podkradają te materiały? Czy... Nie, słuchajcie. Znajdźcie sobie w starym obozie któregoś z balów sekty. Po prostu nie będziecie musieli pytać, oni wam chętnie opowiedzą po prostu więcej niż chcecie. O sekcie i o śniącym i o tym, jaki on jest wspaniały i jak to wszystkich wyzwoli. Czyli ci ludzie z sekty też są w starym obozie? No niektórzy, a tak. Wiecie, oni poszli tam głosić słowo śniącego czy coś takiego. Mm-hmm. No to możecie wysłuchać, nawet nie musicie ich bardzo prosić. No dobrze. Pora na nas, bo nas tu wieczór zastanie, a tyle jest tych informacji do przyswojenia. Nowi przyjaciele, że no już ja zaczynam powoli się w tym wszystkim gubić. Tak. Jakbyście też... Ten łysy się odzywa. Ten Drax miał na imię, tak go tam przedstawił. Jakbyście chcieli nauczyć się czegoś o myślistwie, możecie przyjść do mnie. Kopanie rudy to nie jest jedyna rzecz, którą można robić w kolonii. Jeśli oczywiście macie mi czym zapłacić. Ja na niego patrzę z pewnym takim wstępnym zainteresowaniem, ale bez słowa już ruszam dalej tą ścieżką, licząc, że zaraz będzie most. Myślę, widać, że gdzieś jego oko gdzieś spojrzało na te butelki piwa, które nieśliście, ale no, tak tylko spojrzał. Wrócili do rozmowy z Radfordem. Mordrak. Dobra, może się spytać. Ścieżka biegnie dalej i widzicie, że już jakieś parędziesiąt metrów dalej skręca i jest most przez rzekę. O, no. Przechodzimy. Przejdziemy. Tak. I mostu pilnuje dwóch strażników. Rozpoznajecie już charakterystyczne ciemno-czerwone tuniki. Właśnie oni to są prawie takie t-shirty, tylko jakby widzę, że podbite jakimiś warstwami skóry i kolczugi. Stoi dwóch strażników. A nie zatrzymują was, patrzą. O. Nowi.
Przewracam oczami. Tak. Czy to stary obóz, w którym można spotkać... To? Nie. To jest nowy obóz. Stary obóz leży pod mostem. Jasne, chodźcie, chodźcie. W obozie już czekają na was nowiutkie kilofy. Ja już nie chcę nim wchodzić. Spuszczam głowę trochę, ale nie na zasadzie jakiejś wielkiej pokory, tylko po prostu na zasadzie... Mhm. I ruszam. Most już swoje widział. Jest trochę zdewastowany. Gdzieś ma gdzieś taki kamienny stelaż, jakby drewnianą podłogę. Ta podłoga gdzieś została po drodze, musiała się porozpadać. Ktoś na nią po prostu położył jakieś drewniane deski. Nie w tym kształcie i tak dalej, więc lekko niepewnie przez niego przechodzicie. No ale jest, wydawał się stabilny. I po jego drugiej stronie stajecie już bardzo blisko starego obozu. Palisada już trochę gruje nad wami. Rozciąga się jakby w obie strony, ona otacza cały ten obóz takim kręgiem i jesteście w zasadzie blisko jednej z bram. Czyli w tej palisadzie jest taka właśnie spora wieża na szerokość dobrych 10 metrów. I również stoją kolejni strażnicy pod bramą. Ci z lepszymi zbrojami niż poprzedni, mniej więcej taką właśnie jak Bulit, który was przywitał. I jest trochę, i tu się kręci, widzicie już z bliska, że kręci się trochę innych ludzi. Bez kolorów, co ciekawe, dla odmiany. Ludzi jakiś tak... No, w łachmanach generalnie. W łachmanach, może w jakichś grubszych spodniach i dużo z nich właśnie idzie... Część niesie jakieś kilofy albo coś takiego i właśnie jakaś taka większa grupa gdzieś... idzie. Idzie i wchodzą do obozu. To nie idą jakąś taką wielką grupą zwartą, tylko tak... Pojedynczo sobie krążą, ktoś tam stoi, ktoś rozmawia, gdzieś tam oddali się pali jakieś ognisko, gdzieś dwóch takich ludzi siedzi. Jest ich może tu parunastu, no już ruch tutaj się dzieje w każdym razie. I wchodzą przez tą bramę do wnętrza obozu. Widać, że... To co? To jest my też? Dzieje się życie. Wchodzimy, tak? No, mamy jakiś wybór póki co? Wchodzimy. No bo jeszcze dwa inne obozy, ale okazuje się, że żeby dowiedzieć się czegoś od nich, to trzeba pójść do tego. Idziemy. Strażnik oczywiście też was zauważył. O, jakieś nowe twarze. Czego tu szukacie? Chyba nie zamierzacie sprawiać kłopotów, co? Gdzie my i kłopoty, no nie ma. Nie, ja mam już minę, jakbym zamierzał sprawić kłopot, ale nic nie mówię. Ja się nie odzywam do tego człowieka, bo co ja mu mam powiedzieć? Że co, że nie będę nic wysadzać? No przecież mu nie będę mówić takich rzeczy. Nie będziemy sprawiać kłopotów. Nie. Absolutnie. Rozmawialiście z Diego? Tak, właśnie do niego idziemy. A gdzie się mieści tu siedziba magów ognia? Magowie ognia. A czemu szukasz magów ognia? No to już jest sprawa między mną a magami ognia. Jeśli będą chcieli, to ci powiedzą. Magowie ognia urzędują na zamku, ale nie sądzę, żebyś mógł się z nimi spotkać. No. Na zamek mają wstęp tylko ludzie Gomeza. Mhm. Dziękuję za tą cenną informację. Miłego pobytu w obozie. Nie sprawiajcie kłopotów. Nic nie odpowiadam. Wchodzimy do obozu. Wchodzicie pod bramą. Przez chwilę właśnie pada na was cień tej dość masywnej drewnianej konstrukcji. No ona ma taki, no ma ten przedsionek taki bramowy, jakby no są dwie bramy. Generalnie obie są otwarte, przechodzicie przez te kilka metrów w cieniu i wchodzicie do wnętrza. Widać wiele rzeczy naraz. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to zamek, który stoi z przodu. Zrobiony z ciemnego kamienia, zwieńczony czerwoną dachówką, jakimi właśnie strzelistymi wieżami. Stąd jakby centrum tego obozu na takim lekkim podniesieniu, jakby dominująca krajobraz, konstrukcję. I wokół jest otoczony, widać, że ta palisada go otacza jakby wokół, taką też przestrzenią dość szeroką. I widać, że jest zabudowana drewnianymi chatami. Czyli jest zamek i na zewnątrz, wszędzie przy murach, gdzieś powciskane są drewniane chaty. Tak jakoś dość chaotycznie, jedna na drugiej, obok, jakiś tutaj jakiś deptak drewniany, jakiś tam pomost, po prostu rozciąga się to w obie strony i jest tu pełno ludzi. Słychać rozmowy gdzieś nagle, na lewo, na prawo. Ktoś tam na was zerka, ktoś was zauważył, faktycznie widać jakby nowe osoby.
więc ludzie was widzą, ale jak już w tym miejscu na was zwracają uwagę coraz mniej. To już nie jest miejsce, gdzie aż tak często się zaczepia. Już tu są już ludzie, którzy was ignorują. Co jest pewną nowością jakby tutaj na tym etapie. I tutaj widać właśnie widać kopaczy, tych jakby tych jakby biednych, którzy gdzieś chodzą, gdzieś zmęczeni w dużej mierze po ciężkiej pracy. Strażnicy kręcą się tu i ówdzie, którzy widzieliście kilka w sporejach. Jak jest jakiś taki, no widać jakby, że jest chyba podział jakby na ludzi Gomeza i na kopaczy. Tych, którzy są tutaj swoi i tych, którzy tutaj pracują. Cienie nie wyglądają na jakoś zmęczonych, także... Ja zrównuję krok z Arnoldem, w pewnym momencie mówię, widzisz tych takich szaro ubranych? Wiesz, co to są za ludzie? Są ludzie, którzy nic nie umieją, więc wybrano dla nich pracę w kopalni. W twoim miejscu przypomniał sobie, co innego umiem. I podzielił się tym z kimś, kto zaraz wkradnie się w łaski magów ognia, by móc powiedzieć mu, mój przyjaciel potrafi ważyć piwo, lub kłaść gąd, lub cokolwiek innego. A na czym chciałbyś, żebym się znał? No nie możemy się dogadać, przyjaciel. Przyspieszam kroku i ruszam w stronę tego zamku, bo piecze mnie ten list i czuję, że to jest jakby... Kendall jest człowiekiem, który chce szybko załatwić rzeczy, które należy załatwiać wolno. I czuję, że ten list to jest jakaś winda w jego mniemaniu, która zaraz sprawi, że dadzą mu ten płaszcz i świetne posłanie i tak dalej, i on w to głęboko wierzy, więc ruszam w kierunku tego zamku. Rozglądam się za kimś, to wygląda jak mak ognia. To ja za nim krzyczę, że i tak cię tam nikt nie wpuści. A ja podchodzę do Arnolda i mówię, ty no wariat, po co magowie mieliby potrzebować kogoś, kto umie kłaść gąb? Przecież już mają dach na zamku. Mijacie trochę do biednych chat. Jest ścieżka, brama zamku jest prawie naprzeciwko tej bramy drewnianej palisady na zewnątrz. Mijacie gdzieś kopaczy siedzących przy ognisku. Gdzieś i na ławce przy drewnianych chatach po lewej stronie ścieżki widzicie znajomą twarz. Diego. O, trafiliście. Cali i zdrowi z tego co widzę. Tak, i nawet mamy kilofy. Nie macie kilofy. Dobrze. Jest jakaś szansa, że przeżyjecie w tym miejscu. Czy już rozważyliście moją propozycję dołączenia do starego obozu? No i jeszcze nie do końca, aczkolwiek no faktycznie macie tutaj, no niemal miasteczko, obóz to takie skromne określenie. Ale szanowny Diego, zwracać jakoś do pana. Po prostu Diego. Dobrze, Diego. Tutaj wszyscy jesteśmy po imieniu. Mamy taką minę na zasadzie, po prostu co obyczaj. Chciałbym porozmawiać... Nawet do Gomeza tutaj ludzie mówią po imieniu. O, proszę. Oczywiście mówię ostrożnie. Nierozważne słowo w obliczu Gomeza może skończyć się tragicznie. Dobrze, Gomez rozumiem dowodzi starym obozem, tak? A jest najpotężniejszym z baronów Rudy. A dlaczego akurat on? To on... On przewodził przewrotowi, który miał tutaj miejsce 10 lat temu. Już wtedy więźniowie słuchali się go jako przywódcy. Ja tylko patrzę na Alberta z Politywenia, posłuchaj od kogoś innego, co próbowałem wytłumaczyć ci w drodze. Gomez i inni magnaci siedzą na zamku i to oni kontrolują cały handel rudą z królem. Z tego co zrozumiałem, Gomez jest dogadany z magami ognia, prawda? Można tak powiedzieć. A z magami wody już nie. Można powiedzieć, że Gomez toleruje magów ognia. Pogadane to dużo powiedziane. A magów wody już nie? Magowie wody, to długa historia. Magowie wody opuścili stary obóz dawno, dawno temu. Po licznych dyskusjach i kłótniach. Nie byli zadowoleni z statusu quo. Postanowili, że będą próbować się wydostać za wszelką cenę. Jak na razie próbują od jakieś 5 lat. Wciąż bezskutecznie. Ale moje zdanie o szaleńcach już znacie. Tak, tak. Wszyscy są szaleni, ci chcą wysadzić bariery. Potrzebuje się rozmówić z którymś z magów ognia. To nie będzie takie proste. Na zamek magowie znajdują się na zamku. A na zamek mają wstęp tylko ludzie Gomeza. Oczywiście możecie do nich dołączyć. O, to jest właśnie dobry plan, tak?
wtedy to powinno się udać. A czemu chcesz zobaczyć się z nogami ognia? To dość niesłychane pragnienie jednak na nowych więźniów, którzy niewiele w ogóle wiedzą o całej kolonii. No ze względów religijnych. Znaczy powiem tak, ja przede wszystkim mam dylemat, ponieważ z jednej strony to magowie wody chcą wysadzić barierę, ale z drugiej strony jednak z wybuchem bardziej kojarzy mi się ogień. A że magowie ognia są akurat bliżej, to... towarzysz jeszcze się nie zmęczył tego na planie. Ja podchodzę do... patrzę na niego z taką... Weź w końcu się zamknij. Ja podchodzę do Diego i mówię mu cicho, tak nachylam się. Diego, chcę zobaczyć się z magami ognia. Czy przyjęli w swoje szeregi tego wariata i ukierunkowali jakoś jego pragnienia w sensownym kierunku, bo inaczej skończy się to dla nas wszystkich tragicznie. To znacznie trudniejsze niż ci się wydaje. Nie wiem, czy mogę ci w tym wiele pomóc. Ja nie jestem mile widziany na zamku od dłuższego czasu, a szczególnie przez magów ognia. Więc nie bardzo mogę ci poradzić w kontaktach z tymi magami. Natomiast jeśli chcesz z nimi porozmawiać, to z pewnością musisz wejść na zamek. Możesz porozmawiać z Torusem, który broni bramy. Skinął głową. Faktycznie niedaleko stąd jest ta brama do zamku. I znów je pilnują strażnicy i na ich czele stoi faktycznie jakiś facet w pancerzu i takim, którego jeszcze nie widzieliście, i on jest faktycznie od stóp do szyi zakuty w stal. Myślę, że to jest moment, kiedy Diego, znaczy kiedy Kendall przenosi wzrok z Diego na tego strażnika, czy na chwilę na Alberta i na Arnolda. I idzie się oprzeć o najbliższą chatę, otwiera kolejny spiw i wypija je, ciężko wzdychając.